ponoć ma 34 zęby i bał się, że po tych 34 zębach rozpoznają go lekarze. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj historia, która wydarzyła się na Podkarpaciu. Często pokazujemy Wam sprawy niezwykłe. Sprawy takie, które wydawałoby się, że ludzki umysł nie jest w stanie wymyślić. Okazuje się jednak, że jest inaczej. To tego typu sprawa wyjątkowa. Do czego jest zdolny człowiek, żeby zrealizować własne plany? Zapraszam do oglądania odcinka. Jest rok 2009, wtedy to 24-letni Sławek dostaje wyrok. W sumie 3,5 roku pozbawienia wolności za popełnienie różnego rodzaju przestępstw. Sławek odsiaduje raptem 5 miesięcy, sąd pozwala mu na wyjście z więzienia za dobre sprawowanie, to po pierwsze, a również miał zająć się swoją żoną i pomóc jej w wychowaniu 5-letniego syna. Sławek wychodzi z więzienia. Wprawdzie, kiedy wrócił do domu, żona zabrała syna i wyprowadziła się, ale Sławek pozostał na wolności. Od tego momentu kombinował, jak nie wrócić do więzienia, a jego głównym motywem przewodnim było to, że zmarłych nie szukają. Czerwca 2010 roku Straż Pożarna dostaje informację, że pali się samochód w miejscowości Witki w gminie Stary Dzików. Strażacy jadą na miejsce, faktycznie pali się samochód marki Laguna, akcja gaśnicza, gaszą pożar i w bagażniku tego samochodu odkrywają ludzkie zwłoki. No widok jest oczywiście makabryczny. On jest tym bardziej makabryczny, że te zwinięte zwłoki nie mają głowy. Wszystko się zgadzało. To był samochód należący do Sławka. Stał na terenie posesji, w której mieszkał Sławek. Mało tego, od pewnego czasu po okolicy rozeszły się pogłoski, że Sławek zadarł z ukraińską mafią i to właśnie ukraińska mafia polowała na niego. No, nie ulegało wątpliwości dla wszystkich w okolicy, że Sławek padł ofiarą porachunków gangsterskich i to właśnie mafia ukraińska zabiła Sławka. Zwłoki oczywiście zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej na sekcję. Lekarz po przeprowadzeniu sekcji zwłok powiedział, że są poważne wątpliwości, dlatego że zwłoki, które oglądał, były zwłokami mężczyzny, który miał około 40 lat, a Sławek miał zaledwie 24. I to po pierwsze. Po drugie, te zwłoki miały już taki znaczny rozkład gnilny, co oznaczało, że mężczyzna zmarł co najmniej 3 dni wcześniej, natomiast Sławek był widziany już po tym terminie. Wszystko więc wskazywało na to, że to nie są zwłoki Sławka. Wobec tego pozostało pytanie, po pierwsze, gdzie jest Sławek, a po drugie, kim był człowiek, którego zwłoki znaleziono w samochodzie. Wieść o tym rozeszła się lotem błyskawicy w całej okolicy. W Witkach, ale też w innych miejscowościach mówiono o tym. Najpierw mówiono o tym, że Sławka zamordowano. Potem mówiono, że to wcale nie Sławka zamordowano, że zamordowano kogoś innego. No, mnóstwo było plotek, mnóstwo hipotez. Ludzie mieli o czym po prostu mówić. Okazało się także, że o planach Sławka wiedziało sporo więcej osób. Sławek po prostu nie był ostrożny w tych swoich planach i powiedział o nich swojej partnerce, powiedział ojcu, powiedział siostrzeńcowi, powiedział koledze siostrzeńca,
a ten powiedział swojej siostrze. Także krąg osób, które znały plany Sławka, był bardzo duży. O tych planach już tak pobieżnie dowiedziała się także policja. Postanowiła docisnąć tych, którzy wiedzieli o planach Sławka. I rzeczywiście z tych przesłuchań wyszedł makabryczny obraz tego, co Sławek zrobił i chciał zrobić. Oczywiście nie miał zamiaru wracać do więzienia, a grunt palił mu się pod nogami, bo był już poszukiwany przez policję. Zasadniczy plan zakładał, że Sławek upozoruje własną śmierć. Do tego planu wtajemniczył swojego ojca, wtajemniczył także siostrzeńca Dawida i jego kolegę. Początkowo był plan A. On z kolei zakładał, że znajdą sobowtóra. Faktycznie wsiedli do samochodu, Dawid z kolegą z przodu, Sławek z tyłu, na tylnej kanapie. Sławek miał w ręku już siekierę. Specjalnie zaopatrzył się w taką siekierę, która miała krótki trzonek, no po to, żeby lepiej wziąć zamach. Jeździli po okolicy i szukali sobowtóra Sławka. No na szczęście nikt w okolicy nie był podobny do Sławka, dlatego że plan zakładał, że kiedy znajdą już sobowtóra, wciągną go do samochodu, jakoś go zwabią, a Sławek po prostu go zabije i tym sposobem będą mieli ciało. Ten plan nie wypalił, no gdyż żadnego sobowtóra nie było, więc przystąpili do realizacji planu B. Dowiedzieli się, że w sąsiedniej miejscowości zmarł tragicznie pewien człowiek. Rzeczywiście zmarł 43-latek i postanowili w nocy z 23 na 24 czerwca wybrać się na cmentarz. Pojechali na cmentarz w Łukowie. Tam odnaleźli grób człowieka, który parę dni wcześniej tragicznie zmarł. Na początku w akcji wziął udział Sławek i jego ojciec. Weszli do środka, próbowali wyciągnąć trumnę, ale nie bardzo im szło z wyciąganiem trumny, więc zadzwonili po Dawida. Ten szybko przyjechał i już we trzech wyciągnęli trumnę na zewnątrz. Kiedy otworzyli wieko, wyciągnęli zwłoki tego człowieka. Sławek jeszcze szpadlem odciął mu głowę. No, zrobił to być może dlatego, że to miały być ukraińskie porachunki, a być może dlatego, że ponoć ma 34 zęby i bał się, że po tych 34 zębach rozpoznają go lekarze. Po odcięciu głowy zabrali zwłoki, umieścili w bagażniku Laguny, a rano Lagunę podpalili. Oczywiście informacja o tym rozeszła się lotem błyskawicy po całej okolicy. Zgłosił się także agent ubezpieczeniowy, który powiedział, że Sławek ubezpieczył się w ich firmie na 200 tysięcy złotych. Oczywiście te pieniądze miały być na nowe życie dla Sławka już za granicą. No i chciał się z nimi podzielić także z tymi, którzy brali udział w akcji. Historia niesamowita. Jak widzicie, my tych historii nie wymyślamy. Wymyśla je samo życie. I tak myślę, patrząc na tego aniołka, tak jak on załamał się nad losem tych ludzi, którzy tutaj są, to można się załamać nad myśleniem człowieka, który taką akcję wymyślił. Sławek został zatrzymany parę dni później. Najpierw został zatrzymany jego ojciec, również i siostrzeniec Dawid. Potem rozpoczął się proces za profanację zwłok. Sławek dostał 3,5 roku, ojciec dostał 2 lata, siostrzeniec dostał 1,5 roku. No i tyle tej historii dzisiaj
Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i tradycyjnie trzymajcie się.